Na rynku znanych jest szereg tak zwanych napycharek, nadziewarek do kiełbas. Praktycznie wszystkie one pochodzą od tego samego producenta, mimo że pozwalają na jednorazowe załadowanie różnej ilości farszu. Wszystkie te nadziewarki mają jedną wadę, szczególnie dla tych hobbystów, którzy samodzielnie chcą wykonywać kiełbasę. Mianowicie trzeba wtedy jedną ręką obsługiwać nadziewanie batona, a drugą kręcić celem poruszenia tłoka. Okazuje się, że wśród myśliwych są specjaliści, którzy potrafią tanim sumptem dorobić napęd mechaniczny, znacznie ułatwiający pracę. Zastosowany tutaj napęd składa się z odpowiednio przygotowanej płytki mocującej tenże napęd do nadziewarki i z silnika od wyciągarki odkłada. Koszt takiego silnika niespełna 200 zł razem z kompletem, z całą wyciągarką. Koszt wykonania płytki to około 80 zł i koszt tulejki, która połączy silnik z nadziewarką, to kolejne około 70 zł z nagwintowaniem 8 otworów. W otworach tych umieszczone są śruby, które zapobiegają poślizgowi tulejki na wałku. Płytka mocująca została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić ewentualną zabudowę całego mechanizmu, jak też umożliwia szybki demontaż na wypadek, gdyby na przykład zepsuł się silnik od tej wyciągarki. Posiada odpowiednie otwory ułatwiające regulację. Otwory są tak wykonane, że pozwalają na wyregulowanie zarówno odległości silnika od wałka nadziewarki, jak też jego wysokości w stosunku do wałka, co pozwala na zachowanie współosiowości wałka nadziewarki i wałka napędzającego silnika. Otwory mocowania silnika pozwalają na przesuwanie silnika do przodu, do tyłu, aby umożliwić regulację, o której mówiłem. Płytka wraz z silnikiem napędzającym mocowana jest istniejącymi na obudowie nadziewarki czterema śrubami, które to śruby mocują także mechanizm przekładniowy tej nadziewarki. Silnik napędzany jest napięciem stałym 12 V, a więc umożliwia podłączenie prostownika akumulatorowego albo akumulatora. W omawianym przypadku do napędu nadziewarki zastosowano zwykły prostownik samochodowy, który dla wygody użytkownika został lekko zmodernizowany. Oprócz kabli służących do ładowania akumulatora, prostownik wyposażono w kable uchwytami oczkowymi, które pozwalają na przykręcenie zasilania w łatwy sposób przy pomocy motylków. W trakcie pracy nadziewarki kable z krokodylkami do ładowania akumulatora pozostają niewykorzystane. Układ do zasilania nadziewarki rozbudowano o potencjometr szybkości silnika, a także o wyłączniki pozwalające na zmianę obrotów w lewo-prawo, tak aby tłok nadziewarki mógł poruszać się albo do dołu, a po opróżnieniu pojemnika mógł powrócić do góry. Z tyłu prostownika usytuowany jest przełącznik, który w pozycji 1 powoduje ruch tłoka nadziewarki w jedną stronę, a w pozycji 2 powoduje ruch tłoka w drugą stronę. W pozycji 0 po prostu nie dzieje się nic. Prostownik ten został także wyposażony w przycisk, którym przy nastawieniu na niewielkie obroty silnika, czyli niewielka prędkość posuwu tłoka, aby szybciej powrócił on do góry, przyciska się tenże właśnie przycisk, co powoduje, iż tłok do góry wędruje z pełną prędkością. Dla zwiększenia wygody obsługi zasilanie nadziewarki uruchamiane jest pedałem nożnym, czyli jeśli pedał jest nadepnięty, nadziewarka porusza tłok, jeśli zwolniony, oczywiście zatrzymuje pracę. Posługiwanie się tym zasilaniem jest bardzo proste. Włączamy prostownik na, w tym przypadku na minimum jego mocy. Mamy go ustawiony na 12 V, bo ten prostownik pracuje 12 i 24 V napięcia, więc mając silnik od wyciągarki 12 V ustawiamy na 12 V. Mamy ustawiony minimum. Ustawiamy żądaną prędkość posuwu tłoka i naciskamy pedał.
Chcąc wywołać powrót tłoka do góry, celem wyjęcia zasobnika i napełnienia go kolejną partią farszu, przełączamy przełącznik w drugie położenie, w tym wypadku górne, i naciskamy pedał. Tłok przesuwa się ku górze. Mamy możliwość włączenia chwilowego, pełnej prędkości posuwu tłoka do góry. Odbywa się to tym właśnie przyciskiem, także z tyłu prostownika. Nadziewarka w tej chwili bardzo hałasuje, dlatego że nie jest napełniona farszem. Uruchamiający posuw tłoka pedał to nabytek na Allegro około 30 zł. Rozwiązania te zdały praktyczny egzamin, napychając już niejedno kiełbasę i świetnie radzi sobie także z kabanosami. Jednorazowo na tej nadziewarce napychane było około 20 kg farszu. Nie było żadnych problemów.